chciałem się z wami podzielić pewnymi przemyśleniami. Czyli już wiecie, że nie będzie kurwa fajnie. No ale chuj z tym. Ludzie zawsze mówią, jakie to mam, piszą, mówią i tak jest, jakie mam wyjebane ego, napompowane ego, jak jestem pewny siebie, jak myślę, że jestem najlepszy, wmawiam sobie, że jestem najlepszy. Tak jest i wszystko się zgadza. Gdyby nie to, że sobie wmawiam, że jestem najlepszy, gdyby nie to, że mam wyjebane ego, często sztucznie napompowane ego, sztucznie napompowaną się pewność siebie często, ale generalnie mam dużą pewność siebie, to gdyby nie to, to już bym wisiał, naprawdę, już bym się zajebał, już bym wisiał, już bym kurwa, nie wiem, stoczył się jak śmieć. Albo był na jakichś lekach i srał pod siebie. Taka jest prawda. Gdyby nie moje ego, gdyby nie to, co sobie wmawiam, gdyby nie to, jak codziennie ze sobą walczę, gdyby nie to, jak walczę, kurwa, z demonami, gdyby nie to, jak jestem osamotniony i wmawiam sobie, że tak ma być, tak jest lepiej, gdyby nie to, że mam tylko siebie, na siebie mogę liczyć, tylko sobie ufam, jak wiele razy jestem zraniony, tylko nie przez siebie, nie? To bym wisiał bez kitu. I pomimo tego, że nic nie jest okej, okay, prawie nigdy nie jest okej. Okay. Jak sobie to wszystko wmawiam, jak czuję się chujowo codziennie od, nie wiem, długiego czasu. Gdyby nie to, że walczę na pewno, nie wiem, czy tak jest, ale tak mi się wydaje, nie żaden wstydzi przyznać, z jakimiś nawrotami depresji. To się nie bierze z chuja, po prostu ja nigdy nic o sobie nie mówię, nigdy się nie użalam, nigdy nie robię takich pogadanek, nigdy nie proszę nikogo o pomoc, nigdy nie, kurwa, się nikomu nie zwierzam, nigdy nie mówię o tym, co czuję, nigdy nie mówię, co mnie wkurwia, nigdy nie mówię o tym, gdy coś mnie boli, nigdy, kurwa, tego nie mówię, nigdy, bo nie chcę, nie wiem, okazywać słabości, bo nie chcę, nie wiem, zawracać ludziom dupy, bo nie chcę, nie wiem, smucić innych, bliskich, czy coś, albo wam, żebyście tracili wiarę, chcę wam pokazać, że zawsze jest kurwa super, ale nie jest kurwa super, nie? I w najgorszych momentach mojego życia zawsze kurwa najbardziej udaję, że I'm back to the gym, kurwa, to the challenge, I'm back, kurwa, to the DJ-ka, I'm back, nie wiem, kurwa, do czego jest, o, do prowadzenia Insta, o, ale się bawię, kurwa, dobrze. Jest git, wmawiam sobie to, to jeszcze kurwa, nawet tego nie mogę sobie wmówić, bo ludzie zaczynają mi pisać, kurwa, że... że się dobrze bawię. Woleliby, żebym się zaćpał, zachlał, kurwa, obstrał i tyle, nie? Nie mogę się dobrze czuć. Wmawiam sobie to, bo gdy widzę... Inaczej. Słyszę o tym, co się dzieje gdzieś w necie, nie? Nie czytam tego gówna, nie czytam, kurwa, nawet nie wchodzę, nie czytam. Na szczęście wyjebałem Facebooka dawno temu, tam słyszałem niezłe jaja się dzieją. Nie czytam Pudelka komentarzy, nie? Nie czytam jakichś tam TikToków, akurat dzisiaj właśnie widziałem, dlatego tak mnie naszło to wszystko. Kurwa, jestem najgorszy. Zawsze jestem jebanym, kurwa, najgorszym typem, nie? I wy się dziwicie, że mam wyjebane ego, żeby kurwa samemu się wybronić, żeby założyć jebany pancerz. I coś wam jeszcze powiem, jak idziecie do swojej pracy, do korpo, do szkoły, nie wiem, nie mówię tego złośliwie, po prostu gdzieś tam idziecie na co dzień, tak? I ktoś wam powie, niemiły komentarz, nie wiem, na temat waszej kurwa sukienki, którą się racie, no przecież nie ubralibyście czegoś gównianego do pracy, skoro ubieracie coś do pracy, to wam się to podoba i słyszycie, że jest chujowa sukienka, albo na imprezie usłyszycie od znajomych, że kurwa macie chujowy makijaż, albo... dodacie zdjęcie na Insta, nie dodajecie zdjęcia, którego nie chcecie lubić, nie lubicie, a ktoś wam zaczyna pisać jeden komentarz, nie wiem, że chujowe zdjęcie albo coś, tak? Wy się przejmujecie, ja wiem o tym, wy się przejmujecie, to widzę po swoich bliskich, po jednym komentarzu, kurwa, jedna osoba was wkurwia, wy tydzień chodzicie i przeżywacie, opowiadacie wszystkim, kurwa, jak mógł mi tak powiedzieć, a teraz wejdźcie w neta i poczujcie się, kurwa, jak ja, od 8 jebanych, kurwa, lat, nie? Dzień w dzień jebany za to, czego nigdy nie zrobiłem. Dzień w dzień jebany za to, jaki jestem. Dzień w dzień jebany za to, że wyrażam swoje zdanie. Dzień w dzień jebany, gdy nic nie mówię. I dzień w dzień jebany, jak coś mówię, nie? Poczujcie się jak ja, chociaż raz. Wszyscy byście się wychuśtali. 99% was by się wychuśtało. Tylko moje ego mnie, kurwa, ratuje. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Ci, którzy dziś najbardziej nienawidzą ludzi, kiedyś najbardziej kochali ludzi. Ci, którzy najbardziej nie ufają ludziom, kiedyś najbardziej ufali ludziom. Ci, którzy są najbardziej zamknięci, kiedyś byli najbardziej otwarci, a ci, którzy są najgłośniejsi i zawsze uśmiechnięci, kurwa, prawie nigdy nie są tak naprawdę, nie? No. A to, czego najbardziej w sobie nienawidzę, to to, że pomimo tego, jak wielką mam świadomość, jak bardzo nienawidzę ludzi, jak bardzo im nie ufam, jak wielki, gruby mam pancerz, jak się zdaję sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. Oczywiście teraz wyolbrzymiam, żeby nie wszyscy się poczuli, bo ja naprawdę, powiedzmy, no, nie, dostałem tych 20 takich wiadomości, na które zwróciłem uwagę, chyba wszystkim odpowiedziałem jakoś serduszkiem. Nawet dziękuję wam bardzo tym osobom, bo no, były zajebiste wiadomości, nie? To pomimo tego wszystkiego jest coś silniejszego we mnie, że zawsze, kurwa, chcę dać dobro i nawet jak kogoś nienawidzę albo coś, to mu pomogę.
licząc, nie wiem, że coś do mnie wróci, ale nie, że ktoś mi coś odda, tylko że może będę mógł kiedyś na kogoś liczyć, albo może kiedyś przez to sobie coś dobrego wdać. Nie wiem, coś jest silniejsze ode mnie, jestem załamany, zniszczony często, a i tak zawsze daję tą pozytywną energię, kurwa, i a nikt w zamian mi jej nie daje, nie? Ale chuj z tym, no. Myślę, że powiedziałem, co chciałem, elo.